Mariusz tak samo nie chciał pokazać wszystkiego, na co jest przygotowane. Lekka rozgrzewka, tarcze delikatne. Wiadomo, widać, że jest w treningu, że jest przygotowany. Jeszcze zostało parę pewnych treningów jakichś szybkościowych i to wszystko. Teraz już się wiadomo, jest tyle. 3 dni do startu, już się mocno nie trenuje, tylko akcenty. Także pokazał akcent stójki, widać, że rusza się luźno, podobnie jak z Butterbeanem. Jeśli będzie miał ten luz w czasie walki, to z Butterbeanem jest duża szansa na sukces. Ale nie oszukujmy się, James Thompson na pewno będzie zupełnie innym rywalem. I jego fizjonomia i sposób poruszania się i zadawanie ciosów to jest zupełnie coś innego niż to, co prezentował Butterbean. Czego spodziewasz się po walce Pudzian Thompson? Spodziewam się na pewno bardzo widowiskowej walki. Ciężko jest wielkować. Wiadomo, walka pokaże, można teraz spekulować, wygra lepszy.